Poezja warto czytać dlatego, iż ubogaca człowieka, uczy go wrażliwości. Poeci zazwyczaj używali pięknego języka, a nie takich dzisiaj kolokwializmów i potocznego języka, który jest używany na co dzień w krótkich wiadomościach, w potocznej mowie. Właśnie poezja dlatego ubogaca człowieka, ponieważ jest w niej piękny język. Współcześni twórcy bardzo szanują poetów, na przykład Czesław Mozil wydał ostatnio płytę Czesław śpiewa Miłosza i właśnie zamieścił na swojej płycie interpretację wierszy Miłosza.